pojedziemy teraz tam, gdzie te ruiny na górze, pod tą górę będziemy podjeżdżać. Tak wyglądają austriackie drogi. Droga międzynarodowa, jedziemy na granicę z Niemcami. Tutaj mamy Donau, już go nie widać. I jedziemy sobie. Pierwsza ściana. To jest, jeszcze dodam, droga niedawno wyremontowana. Jak jechaliśmy, ile, z miesiąc temu, dwa, to jeszcze była stara nawierzchnia. Do Linz jechaliśmy, tak, nie? Tak. Z miesiąc temu. Jakoś tak. Tuż przed powodzią. No to z półtora tygodnia. Z półtora miesiąca. No. Czerwiec. Droga jest piękna. Ciągnięty asfalt. To w ogóle jest asfalt. Tak jest. Cieszę się, że jest asfalt, bo w taką drogę remontować, to słuchajcie, to trzeba być kozakiem. Najgorzej to spotkać rowerzystę. Ciężko wyprzedzić, powiem krótko. Za 300 metrów tak nad poziomem morza podjeżdżamy, nie? Więcej chyba nawet. Ja nie nadążam. Nie szalej, kochanie, nie szalej. Kubica mi się włączył. O, tu można by tor Formuły 1 zrobić, ale by były jaja. No. A propos, to tutaj są tory wyścigowe, takich tych zwykłych wyścigowych samochodów, nie formuły, ale tutaj właśnie Austria, Niemcy mają te na takich amatorskich, no bo tu takie mamy drogi, że... Że tu można zrobić, droga mi się skończyła, że tu można zrobić takie te wyścigi. Także abyśmy tylko nie trafili na rowerzystę. Przypominam, droga po remoncie. To jest chyba 5,5 km ten podjazd ma jakoś. On jeszcze nie jest taki zły, bo to jest 10 czy 12% podjazdu. Przed chwilą byliśmy na drodze, 15% podjazdu. Ja nie wiem, jak oni by się tu ścigali, powiem szczerze. Nie wyobrażam sobie. O, dojeżdżamy do ruin zamku. To już jest w prywatnych rękach, te ruiny zamku są. A jeszcze kawalątek jest podjazdu, ale teraz już jest najdłuższy podjazd za nami. Czworaki przed nami. I zaraz już się wyjedzie. Na w miarę prostą drogę, pełną malutkich zakrętasków. Duże zakręty za nami. Pozdrawiam z austriackich dróg. To ja, Brycelka. Teraz będzie przepiękny widnokrąg. Już czy jeszcze? To nie tak długo, 4 minuty podjeżdżaliśmy od włączenia, a ja włączyłam jeszcze całkiem na dole. A teraz to tu jest tak w miarę płaściutko. Tam jest zamek, też jest w prywatnych rękach. Pojechaliśmy, nie można go zwiedzać.